This is our fitting room. This is going to be our space for the whole of today. It's our safe space. So, like with any fitting, whether I'm dressing somebody in normal clothes or a wedding dress, I need to understand as much as I possibly can about who you are and what kind of person you are. What's your relationship like with your sister? Z siostrą mam naprawdę bardzo dobre relacje. Jest pomiędzy nami 6 lat różnicy, także troszeczkę było ciężko na początku, ale jak zaczęłam wchodzić ten dorosły tryb życia, można powiedzieć, to jakoś tak się zbliżyłyśmy, no i po śmierci mamy po prostu jesteśmy dla siebie najważniejsze. I właśnie to jest teraz taka moja mama siostra. Tak. When did she die? Rok temu. Tak. Wow, that's pretty soon. Tak. Yeah, so not long ago. And how are you feeling now? Are you feeling okay? W sumie człowiek się z tym nie pogodzi nigdy, tak? No bo mama to jest jednak mama. Of course. Więc jakoś tak po prostu przyzwyczaiłam się do tego, bo mama w szpitalach przeżyła bardzo dużo czasu. Teraz. I nie było jej w domu, także człowiek był przyzwyczajony do tego, że nie ma jej w domu, ale zawsze można było do niej pojechać, porozmawiać i to było fajne. Teraz po prostu jej nie ma, ale no wiem, że teraz jest jej lepiej i po prostu żyjemy my i musimy przeżyć i kiedyś się na pewno spotkamy. Tak. No, mam nadzieję, że mama nam pomoże przy wyborze sukienki, że jakoś oświetli to wszystko, że to będzie ta idealna, ta jedyna. Right, Simon? Tak? You come with me. Let's gonna have some gok time. Let's go through here. Dobra. Okay. Obviously, it's very unconventional to have the fiancé here to choose the wedding dress. So I think it's a really good idea if I get your opinion about what you want to achieve from Ola's dress. Tu mi się podał dół. I góra była... Okay, so the big A-line. Rękawy tutaj. Okay. I chyba taka koronka. Tu. Tak? Yeah. Okay, you like this lace. Okay. Sukienka to nie moja bajka, wolę jakieś spodnie, koszuleczkę, pulóweczkę. Akurat Ola lubi jak ma sukienki, ale to nie jest jej po prostu typ. Ona nie lubi chodzić w sukienkach. I have a surprise for you. Are you ready? Tak. I have a new fashion assistant. Shimon and I have been in the rails, and Shimon and I found this dress, but mainly Simon, and he has chosen this dress that he thinks you'll look beautiful in. Do you want to hold it up so she can see it? What do you think? No, jest piękna. Ale nie ma ramion. Tak, nie ma ramion i no jest prosta, wszystko wydatnie. Nie. Nie? Yeah. But you think that she will look beautiful in this dress, right? Prawda, myślę, że będzie jak ty pasowała. Are we going to try this on as your first dress? Okay. Okay, I'll take the dress. You can give her a big kiss and say goodbye. It could well be that the dress picked by Shimon, with only a smidging of help from yours truly, will turn out to be the one. Let's find out what his future wife thinks. Wow. Shock. Jest naprawdę cudownie. Jestem zaskoczona. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że w syrence będę wyglądała aż tak dobrze, gdzie zawsze twierdziłam, że mam szerokie ramiona, szerokie biodra. Nagle to było taki efekt, wow, tego nie ma, ten mankament został usunięty. I było takie naprawdę pozytywne zaskoczenie. Jezu. No nie. To jest strzał w dziesiątkę i zdecydowanie jej mówię, jest. Nie liczcie. To takie dziwne uczucie zobaczyć. No. Moja mała siostra się będzie żyć. Nie no, pięknie. Ja myślałam, że mi nic nie będzie. A wszystko wasza wina, nie miałam płakać. A jednak dopasowana. Why are you crying? Bo one się wzruszyły i tak po prostu już jest. Wcale nie musiała mieć zakrytych ramionek. Tak. Nie wygląda, że ma takie masywne. Misiu, pisiu. Right. So, I have this dress that I think is absolutely beautiful. Wow. This has the wow factor. It has all of this gorgeous tulle. You got the lace detail on as well. We can talk about the top section in a little while, but we've got all this gorgeous bodice. And then we have got this panel, but underneath we've got all these sparkles just here. Can you see? Mm-hmm. And then that falls on top and it feels very princess. What do you think? No, zastanawiam się, jak będę wyglądać, bo są odkryte ramiona i jest
mega rozkloszowana, yeah. Więc może wydatnić boczki. Ola is not so sure about this silhouette. There's only one way to find out if her concerns are justified. She needs to actually try the dress on. This is a big dress. Czuję się właśnie wielka. Tak. Yeah, you feel big, so you feel what? Your body feels big. Tak, tak. Yeah. Wyglądam grubo, jak beza. What we'll do then, I'll go and get them ready. You're going to show them this dress, but don't tell them what you think. Let them tell you first, okay? Dobrze. All right, love you. Mwah. Okay. Mwah. Co? Jeszcze inaczej. Oh, not a good reaction. Nie. Nie, to nie jest sukienka dla niej, zdecydowanie nie. No, wygląda jak wielka beza, jest taka potężna, masywna, naprawdę. No, ja jej powiem prawdę, no niestety. Sam krój bardzo mi się podoba, aczkolwiek nie podobają mi się te cykiny. No właśnie, to jest... Wygląda trochę jak rybka. No. Okay. I ciężka góra, zdecydowanie jest ciężka góra. Tak, taki biust. Nie jest delikatna ta koronka i biust taki za bardzo napompowany. Tak, tak, wygląda na sztuczny, taki, tak. Taki wielki cyc. I think you're beautiful anyway. But I do think this dress is just way too much. Okay, so Simon chose his dress, beautiful. Then she wanted the dress in her head, too big. So now I do my magic, and my magic is good. I am good at my job. Thanks, girls. Hi, Ola. So here we go then. Simon chose the first dress. Now this is the dress that I am choosing for you. Having looked at your body shape, having looked at you and working out who you are as a person, I found the most beautiful dress. So we have the delicate lace, the beautiful detail, conservative but still sexy and feminine, sculpted around your beautiful tiny waist we just found. Very beautiful at the back. We can build more lace up here if you want it to be slightly more discreet. And then we have now got a cross between the two skirts. One's tight fitting, one is enormous. This one is somewhere between the two. What do you think? Isn't it beautiful? Do you know what? I have a little feeling that you are going to absolutely love this dress. And I think you will feel like a bride in this dress. Okay? Okay. Right, should we try it on? Tak. Brilliant. I'm adding a floral headband and a long veil, and voila! What's the verdict, Ola? Now you can open your eyes. Wow. Your shape is so in. We can see your shoulders, we can see your tiny waist, mm-hmm. Tiny, and then a small amount of hips, but it flares right out. And you've got these gorgeous godets, these pleats in here, which cover all the material. But when you walk, they'll open up slightly, so it feels very magical and very beautiful. And it's very simple, huh? Jest pięknie. Naprawdę jest cudownie. Cudownie! Dwa razy był dzisiaj upłacz. Ale super. Dobra, teraz już jest naprawdę obłędnie i jestem naprawdę mega zadowolona. Uhu, thank you. You're welcome. Can I ask you a very personal question? What do you think your mum would think? Że chyba lepiej nie mogłam wyglądać i nie będę mogła wyglądać tego dnia. Myślę, że poparłaby moje zdanie jak najbardziej. Tak. Yeah? I think you look beautiful, stunning. You know, when you have this feeling that you've got right now, it doesn't come ever again. You only get it once with a wedding dress, and you've had that feeling because you know this is the right dress for you. You also know that this feeling is right for you as well. Do you see what I mean? Tak,